Od 11 grudnia nastąpiły liczne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów przewozów regionalnych i kolei dolnośląskich. Najistotniejsze zmiany dotyczą częstotliwości kursowania w godzinach szczytu. Dzięki połączeniom aglomeracyjnym pociągi kursować będą co 30 minut. Jest to nielado udogodnienie dla wszystkich pasażerów podróżujących na trasach w obrębie Wrocławia Uruchomione zostały również nowe połączenia, m.in. na trasie do Wołowa, Legnicy i Jelczalaskowic. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu na tych odcinkach nowoczesnych szynobusów. Zakup nowego taboru pozwoli na liczne zmiany na trasach w rejonie Jeleniej Góry, Zgorzelca i Żar. Modernizacja linii Wrocław-Oborniki Śląskie-Rawicz sprawi, że rozkład jazdy na tej trasie będzie ulegał także licznym zmianom i opóźnieniom. Zniknie sezonowy pociąg kursujący na trasie do Szklarskiej Poręby. Województwo Dolnośląskie od 2011 roku odpowiada również za realizację połączeń międzynarodowych z Wrocławia do Drezna, Pardubic, Trutnowa i Charachowa. Niestety opóźnienia pociągów i zmiany w rozkładzie są nieuniknione w procesie modernizacji kolei na obszarze województwa dolnośląskiego.